Naszym porannym gościem jest Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja, Idź na Badania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, kiedy Cię zobaczyłam, to Twój wąs. Wąs zadbany, przygotowany, wyeksponowany, znaczy mamy listopad. To taka Twoja tradycja? Pierwsze, co dziękuję za dbanie, bo staram się uczyć tego, no bo to jest teraz już popularne, że mężczyźni dbają o te wąsy. Tradycja tak, od kilku już lat na Movember, czyli na listopad, próbuję tego wąsa jakoś tak wyeksponować i pokazać. Może jest trochę ubogi, tak żeśmy rozmawiali wcześniej na backstage'u, ale jest. Tutaj jest łyso, tu jest wąs, a więc chcę swoją postawą właśnie, nawet tą wizualną właśnie się solidaryzować z całą tą społecznością Movember, pokazać właśnie, że badamy się, dbamy o siebie i to jest ten miesiąc właśnie, w którym należy zrobić ten zwrot, jeżeli jeszcze coś żeśmy dla siebie nie zrobili. No właśnie chciałabym, zanim będziemy rozmawiać o inicjatywach, które podejmujesz i zwłaszcza tej najbliższej planowanej, to chciałabym, żebyśmy wrócili do Twoich doświadczeń sprzed założenia stowarzyszenia, to znaczy o Twoich doświadczeniach, przeżyciach, które wpłynęły na to, że postanowiłeś założyć stowarzyszenie Masz Jaja, Idź na Badania. Zachorowałeś, ale wygrałeś z chorobą. Tak, tak. Żeby uprościć, no chorowałem na nowotwór złośliwy jądra. Uratowało mnie w tym wszystkim to, że się szybko zdiagnozowałem, a więc profilaktyka właśnie. Szybkie szukanie przyczyny, a nie zaniedbywanie tego. Zawsze jakiś, ja na szczęście miałem ucisk w jądrze i ja go nie zbagatelizowałem bólu. Bo ten ból wiem, że można uśmierzać różnymi rzeczami, różnymi środkami farmakologicznymi itd. I wiele osób, wielu mężczyzn to robi po prostu. Ja poszedłem za ciosem, mój organizm mówi, że coś Cię boli, daj mi jakiś sygnał. No ja ten sygnał muszę, że to powiem, rozkodować. No i szybko doszliśmy z lekarzami, że to jest nowotwór złośliwy. I wiązało się to z amputacją jądra. To w żaden sposób uspokajam wszystkich, to nie jest jakaś niepełnosprawność. Można z tym spokojnie żyć i być płodnym nawet. I w związku z tym szybko po prostu po usunięciu tego jądra mogłem szybko po prostu wrócić do zdrowia, bo nie miałem radioterapii, fizjoterapii, a więc no to mnie uszczegło. No i to jest właśnie profilaktyka, nie daje gwarancji, że my nie znajdziemy chorobę. Daje gwarancję, że jeżeli ją szybko znajdziemy, to szybko też będziemy w stanie tej choroby się pozbyć. A pamiętasz ten dzień, kiedy okazało się już po wszystkim, po leczeniu, jesteś zdrowy? I co dalej? Tak, tak. Pamiętam, tym dniem była, że tak powiem, trochę wyrocznia, czyli pójście do lekarza i otrzymanie badań histopatologicznych, bo one pokazywały właśnie po usunięciu tego jądra, badamy, co tam jest. No i okazało się, pamiętam tego lekarza, zresztą to jest kolarz, a więc mamy coś wspólnego, jestem triatlonistą, on powiedział, ma pan szczęście w nieszczęściu. Myślę, o co chodzi? Mówi, ma pan nowotwór złośliwy, ale który jest utkany w tym jądrze i się nie wylał. I w związku z tym po prostu nie ma pan przerzutów. No i mówię, ale fajnie. No, wyszedłem o wiele lżejszy z tego szpitala. No i od razu zacząłem myśleć właśnie o tych marzeniach, które miałem na łóżku szpitalnym, a które się wstrzymały po prostu, no bo nie wiedziałem, co będzie. No i tym marzeniem właśnie było, miałem 39 lat, ukończenie pełnego dystansu Ironmana, tak powiedziałem, że jestem triatlonistą, zawsze myślałem, na 40 sobie zafunduję, myślę, ja nie mam czasu na 40 czekać jeszcze w tym roku. I faktycznie 25 stycznia wyszedłem z onkologii, może magia liczb, a 25 sierpnia z dwoma synami biegałem na metę Ironmana, więc to pokazuje też, że można poskładać tą swoją psychikę siebie, wziąć się w garść i po prostu zrobić no, taki wyczyn, który odkładałem tyle, musiałem dostać tego kopa z onkologii po prostu. Jesteś właśnie osobą, która jest znana z tego, że organizujesz różnego rodzaju akcje i też przez sport promujesz tę profilaktykę. Do tego za chwilę przejdziemy, ale czy w rozmowach prywatnych, kiedy na przykład, nie wiem, spotykasz się z kolegami, to jak z Twoich obserwacji wynika? Badają się, czy jednak to jest cały czas temat tabu gdzieś tam? Badają się, tak. Badają się, coraz więcej dostaję informacji od ludzi. To są często prywatne, bo to jest jednak dla facetów, dla wielu mężczyzn dość intymne, ale piszą do mnie prywatnie właśnie, że poszedłem, przebadałem się, dzięki, że my już robimy jako stowarzyszenie różne pakiety, żeby mężczyźni poszli się przebadać, a więc ten odsetek jest coraz większy, co mnie bardzo cieszy, ale dużo rzeczy w naszej inicjatywie dzieje się pod ziemią trochę. To trochę jest to takie utajnione, bo się część osób wstydzi tego, ale to się dzieje i tu zapewniam, że jest tych osób coraz więcej. Te, które biorą udział w naszych wyzwaniach sportowych, często już były na badaniach, poczuły to i czują też klimat tego naszego działania i to jest bardzo fajne i pozytywne.
trudne. Ostatnie wyzwanie, czyli 5 Ironmanów w ciągu 5 dni. Wielki szacunek za to osiągnięcie. Udało Ci się to rzeczywiście, to wyzwanie zrealizować. Ale jak to jest? Czy to jest tak, że to sport napędza Cię do działania? Czy to jest tak, że też cel i uświadamianie społeczeństwu, jak ważna jest profilaktyka i badania, napędzają Cię do tego, żeby realizować kolejne wyzwania? Ja sport robię dla siebie, no bo jestem sportowcem, lubię się sprawdzić, zrealizować. Zresztą to jest moje miejsce, to jest też yin-yang. Jest praca, rodzina, ale też jest czas dla siebie i właśnie ja też ten czas lubię tak wypełnić właśnie, że się realizuję. Ale ta realizacja i podbijanie tej poprzeczki jest też dlatego, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że na hasło masz ja iść na badania i właśnie, żeby zachęcić mężczyzn, że można takie rzeczy robić, że jaja jest szeroko pojęte. Odwaga, fizyczność po prostu, że można je badać i można mieć te jaja, sięgać po marzenia. To jest też część profilaktyki, wydaje mi się. Mam marzenia, chcę po nie sięgać i po to żyję. A żeby żyć, trzeba dbać o siebie. Nawet trzeba tą profilaktykę żywienia, profilaktykę zdrowia, później profilaktykę finansów. Prowadzę. Ta profilaktyka jest coraz bardziej powszechna. Ja już widzę wiele, że tak powiem, źródeł, ale zaczynając od tego podstawowego, musimy być zdrowi, żeby korzystać z tego dobrodziejstwa życia. Więc no, należy się regularnie badać, przynajmniej raz w roku. Przed Tobą realizacja kolejnej inicjatywy, czyli zdobycie wspólne biskupiej kopy. Na czym będzie polegała ta akcja? Ona już za niedługo przed nami. Tak, ona ma mieć miejsce ma się odbyć 19 listopada, zaczynamy w Rozenau w Pokrzywnej. Celem tej akcji jest zdobycie biskupiej kopy, właśnie zbudowanie relacyjności, żebyśmy wspólnie mogli zdobyć tą kopę. Postanowiliśmy, że biskupią kopę zdobędziemy w 3 grupach. W grupie, która będzie maszerować, w grupie, która będzie biec i ostatnia grupa, która powstała niedawno na poczet zgłoszeń, że tak powiem, grupa rowerowa. Więc wszyscy finalnie się spotkamy na biskupiej kopie. Z biskupiej kopy schodzimy do schroniska pod biskupią kopą, gdzie jest miejsce na to, żeby rozpalić ognisko. Tam czeka nas ciepły poczęstunek, będzie prelekcja urologa, jeszcze kilka niespodzianek, coś słodkiego. Zjemy, tak jak powiedziałem, ciepłe rzeczy, ogrzejemy się przy ognisku. No i tam na pewno zrobimy jakąś wspólną fotę z wąsami, z naszą szarfą. A przede wszystkim pobędziemy razem i porozmawiamy o tym. Często w tej rozmowie, jak żeśmy rok temu wchodzili, jak wchodzimy, jest lekkie zmęczenie, ta relacja się nasila. Są rozmowy właśnie, na czym polega to badanie, jak zrobić, jak często. Ludzie się otwierają wtedy, przez to, że jesteśmy razem. Byłeś chory, jak to przeżyłeś, może ja pójdę i tak dalej. To jest bardzo fajny czas właśnie, dlatego mi zależy. Natomiast kupię kopę, tam jest 5 km, idzie się około ponad 2 godziny. Mamy czas, żeby porozmawiać z tą osobą, z tą. Można trochę intymnie, trochę być z tyłu grupy, porozmawiać. To jest idealny moment właśnie, żeby się trochę otworzyć, coś się dowiedzieć i zaszczepić to działanie w tych innych osobach. A jak technicznie to teraz wygląda? Znaczy, trzeba się jakoś wcześniej zapisać, gdzie należy się zgłosić, no i gdzie potem mamy już wystartować? Fizycznie należy wejść na naszą stronę na fanpage'u Masz ja iść na badania, tam jest postawione wydarzenie. Trzeba w tym wydarzeniu odznaczyć, że się przyjdzie. Proszę wpłacić opłaty, to jest minimalna opłata na cele stowarzyszenia, żeśmy mieli gwarancję, że ktoś przyjdzie, a my przygotujemy całe zaplecze, że tak powiem, to socjalne. No i czekamy na Was po prostu. Gwarantujemy dobrą pogodę, dobrą atmosferę i na pewno dużo, dużo emocji i wrażeń. Czyli z jednej strony dobra zabawa, ale z drugiej strony bardzo ważny cel, czyli propagowanie akcji Masz jaja, idź na badanie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim Państwa gościem był Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz jaja, idź na badania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.